Otylia Jędrzejczak przez wiele lat robiła wszystko, co potrafiła najlepszego, żeby szaleć na torach pływackich i robić najlepsze rzeczy na świecie, zdobywać dla Polski medale, a dzisiaj jest już niby poza takim zawodowym i olimpijskim sportem. Cześć Otylia, dzień dobry. Mówię niby, jesteś poza olimpijskim i profesjonalnym sportem, bo cały czas kusisz sportem młodych. Tak, cały czas kuszę sportem młodych, jakby to jest moje założenie, moje dziedzictwo mojej kariery dziedzictwo sportowej. Tak, nazywałam to jako dziedzictwo kariery sportowej, bo chciałabym przekazywać tą wiedzę innym. Tak naprawdę. Wczoraj miałeś tu kilkaset dziewczyn, które przyszły, żeby pobawić się z tobą. Tak, wczoraj było prawie 400 młodych uczennic w wieku gimnazjum, liceum, które wspólnie z 5 innymi mistrzyniami zachęcałyśmy do aktywności fizycznej. Była Iga Baumant, nasza lekkoatletka, była Luiza Złotkowska, Oktawia Nowacka, Karolina Karasiewicz i Patrycja Maliszewska, więc tak też chciałam połączyć zimę z latem na jednej sali gimnastycznej. Niesamowita energia młodych dziewczyn. Dzisiaj jakby widać to, że dziewczyny częściej uciekają z tych lekcji wychowania fizycznego, szybciej z nich rezygnują. Ministerstwo Sportu i Turystyki robi taki program zwolnienia z WF-u, i więc my wyszliśmy trochę naprzeciw dziewczynom, żeby im pokazać, że ta lekcja może być inna, może być przyjemna, może być naprawdę atrakcyjna. Czasem to nauczyciel musi też zobaczyć, że można, prawda? I właśnie w naszej lekcji biorą udział też nauczyciele i dyrektorzy z szkół, więc my taką przygotowaną lekcją potem lekcję szkołą dostarczamy i mamy nadzieję, że będzie raz w miesiącu realizowana, że będziemy potem gdzieś tam w przyszłości to weryfikować. To jest jeden z projektów fundacyjnych i rzeczywiście wczoraj był w Grębocinie realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i właśnie Fundacją Otylii Jędrzejczak. Jak to fajnie i dumnie brzmi. Bo kiedyś, pamiętam, mieliśmy okazję, plotkowaliśmy sobie w Warszawie, zawsze się zastanawiam, jak patrzę na sportowców takich bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnych i zawodowych, na ile oni, będąc w cugu kariery, myślą o sobie po, bo to po nie przychodzi w wieku 65 lat, tylko często 30 paru. No właśnie, 30 paru. Wczoraj padło pytanie, ile mam lat, więc... 30 plus. 30 plus. I rzeczywiście to było tak, że bardzo rzadko ktoś w ogóle myśli o tych sportowcach, co się z nimi wydarzy, co jak ta kariera się potoczy, jak to życie się potoczy po karierze sportowej. I rzeczywiście ja też miałam taki moment, w którym nie wiedziałam, co ze sobą trochę zrobić, w którą stronę pójść. No i... Studia i co dalej? No właśnie, studia i co dalej. Ja jeszcze skończyłam 3 kierunki studiów, więc w ogóle i co dalej. I zdecydowałam, że przekazywanie wiedzy i szerzenie tego zdrowego trybu życia, tej aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców, bo jeden z moich projektów Otylia Swim Tour jest skierowany także do rodziców. Rodzice mają zajęcia z psychologiem i dietetykiem. Bardzo sobie to chwalą. Dlatego doszłam do wniosku, że najlepszą rzeczą, którą mogę zrobić, to dawać coś innym. Dawałam innym wygrywając, a dzisiaj daję innym przekazując swoją wiedzę i robiąc to z moimi podopiecznymi, robiąc to z moimi trenerami, całym teamem Otylii, no bo to jednak jest duże przedsięwzięcie, kiedy przy projekcie Otylia Swim Tour do tej pory przeszkoliliśmy 4,5 tysiąca rodziców i 2,5 tysiąca dzieci, więc... I rodziców szkolisz w tym, żeby oni już później bez twojego wsparcia wiedzieli, że fajnie jednak sprzed telewizora i popcornu zabrać dziecko na przykład na basen. Tak, żeby zabierali dziecko na basen, żeby zabierali dziecko chociaż na spacer, tak? My dzisiaj rano spacerujemy, żeby oni wyszli z tym dzieckiem na spacer, żeby z nim rozmawiali, żeby to nie była tylko ta rozmowa telefon-telefon, żeby jednak trochę czasy się zmieniły niż my byliśmy młodzi, więc dzisiaj telefon przejął tą główną inicjatywę komunikacji, ale myślę, że każde dziecko potrzebuje przytulenia, każde dziecko potrzebuje rozmowy, każde dziecko potrzebuje tej motywacji takiej między sobą. I patrząc też na badania dotyczące tego, jak odżywiają się, jak wyglądają polskie dzieciaki, to też każde dziecko widać, a przynajmniej każde potrzebuje właśnie takiej świadomości, że im więcej ruchu sprzed komputera czy telefonu, tym lepiej dla niego też. Tak, to jest podstawa, żeby ruszać się sprzed komputera i telefonu. Ja mówię, że tego nie zabronimy, więc ja zawsze staram się, żebyśmy to jakoś połączyli, że jeżeli grasz trochę na tym komputerze, to jednak wyjdź też, pograj trochę na dworze, zrób coś wspólnie, no były Pokemony, ale to nie o to chodzi. Żeby tak, namiastka ruchu. Tak, to by namiastka ruchu, ale myślę, że chodzi o to, żeby te dzieci miały jak najwięcej aktywności, żeby szukały autorytetów, bo też jest druga sprawa. Bardzo często słyszymy o tym, co się dzieje w szkołach, jaki jest stosunek dziecka do nauczyciela, że ten stosunek się zmienił w ostatnich latach. No i właśnie przez takie spotkanie z mistrzyniami chcę pokazać, że jednak my ten stosunek miałyśmy zupełnie inny. My w dalszym ciągu, sport nas uczy szacunku, uczy nas zasad fair play, uczy nas
tych wartości, które daje sport, które przechodzą na całe życie. Całe motto fundacji to jest zostań mistrzem życia. Ja zawsze mówię, że no nie tylko mistrzem sportu, ale właśnie mistrzem życia. Szanuj drugiego człowieka, wyznaczaj sobie cele, idź drogą, którą pragniesz iść, nie krzywdząc drugiego człowieka. Więc takie jest moje założenie i to bym chciała przekazywać. No i właśnie pomagać też zawodnikom. Bardzo dużo wciągam zawodników byłych w fundację, żeby pomóc im te pierwsze kroki poczynić w nowym życiu, a potem już mam nadzieję... Aż tak, czyli masz misję. Tak, mam misję, dlatego że ja jak zakończyłam karierę po raz pierwszy, znaczy zakończyłam, zrobiłam przerwę, wszyscy się ode mnie odsunęli i powiedzieli, radź sobie sama. Doszłam do wniosku, że nie może tak być, bo jednak nie każdy zawodnik, nie każda dyscyplina sportu pozwala ci na to, żeby zarobić duże pieniądze, pozwala ci, żeby się ostatkować, pozwala ci nawet w czasie kariery skończyć studia. Więc ja dzisiaj bardzo często tym zawodnikom powtarzam, że nauka musi iść w parze ze sportem, że sport się kiedyś skończy, ale w głowie trzeba coś mieć. Że te elementy, które mamy ze sportu, są niezwykle ważne i one nam pomogą w życiu, bo nie znam... Są badania, które pokazują, że najlepszym pracownikiem jest ktoś, kto aktywnie uprawia sport, bo on jest... Ta regularność, właśnie dyscyplina, to sama opowiadałaś wielokrotnie, jak wyglądał twój dzień wtedy, kiedy trenowałaś. To jest tak regularne, tak ułożone, że paradoksalnie nudnie. Ostatnio w jednym z parków w Warszawie widziałem, jak dziewczyny trenowały w dwójce kajakowej. Wiesz, powtarzalność ruchów, powtarzalność gestów. Nie ma czasu na żadne rozkojarzenie się, a jednocześnie trener na łodzi motorowej z dużym megafonem, pilnujący tego, żeby dziewczyny, broń Boże, nie odpuściły ani sekundy. Dokładnie. Ja zawsze mówię, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ja uprawiałam dyscyplinę, która jest najpiękniejsza dla mnie, ale najnudniejsza, bo są cztery ściany i dno i nic się nie zmienia, więc trzeba coś w nich stworzyć. I tam tworzyłam swoje życie. Tam myślałam o tym, że będę chciała robić projekty, że właśnie będę się udawała do różnych miast, że będę podróżowała po Polsce i przekazywała tą wiedzę. I dzisiaj jak mam... Coś się dzieje w mojej głowie nie takiego, to wskakuję do basenu i ponownie wszystko układam z powrotem tutaj do dobrych szufladek. Albo zabieram córkę na spacer i koniec. Też zabieram córkę na spacer, tak. Teraz to jest moje drugie szczęście, które rzeczywiście, pierwsze szczęście, najważniejsze, córce będę przekazywała całą tą swoją wiedzę i doświadczenie. Ale cieszę się, że mam coraz więcej chętnych miast do współpracy, że rzeczywiście bardzo dużo podróżujemy po Polsce. Bardzo w wielu miastach te dzieci do nas przyjeżdżają. Mamy szkolenia w wielu miastach. No, ja akurat z Kujawsko-Pomorskiem, bo dzisiaj tutaj jesteśmy w Toruniu, jestem też blisko związana, bo moi rodzice pochodzą z 60 km stąd, więc dzisiaj dziadkowie są z wnuczką i 60 km stąd pochodzą. Ja się zakochałam w Toruniu 4 lata temu, jak robiłam tutaj obóz dla dzieci, bo jest tak urokliwe miasto, są wszystkich serdecznie zapraszam w czasie wakacji, jeżeli będzie chwila. Myślę, że hasło, jakie tutaj w ogóle obowiązuje w Kujawsko-Pomorskim, lubię tu być, jest adekwatne do tego, ile można tu ciekawych miejsc znaleźć. Szczególnie, że tak jak patrzyliśmy sobie ostatnio na Lubelszczyznę, tak samo każdy z regionów ma coś takiego, co w fajny sposób dzisiaj pokazuje. Mam też takie wrażenie, patrząc po choćby majówce ostatniej, że się nagle wszyscy fajnie rozjeżdżają po kraju, żeby zobaczyć, nie? Żeby porównać sobie Warmię z Dolnym Śląskiem, żeby Zachodnie Pomorze porównać sobie z Podkarpaciem na przykład, tak samo tutaj na Kujawach. Ja myślę, że w ogóle pojawił się ten trend takiego wyjeżdżania w kraju. Że jednak coraz więcej ludzi stara się znaleźć miejsce, żeby uciec od natłoku pracy, schować się trochę w przytulnym miejscu, a jednocześnie pospacerować, pożyć z naturą. I to jest bardzo dobre. To jest ta właśnie aktywność fizyczna. Trochę pożycie z naturą, nawet nie, ale z książką to, szczególnie, że wiesz, wszystkie te samochody najczęściej mają kilka rowerów z tyłu albo na dachu, więc to też jest fajne, że się nagle wszyscy rozjechali albo rozpedałowali, albo mam nadzieję też rozpływali. Bo jesteś w stanie na takim obozie, na którym jest kilkaset osób czy kilkadziesiąt osób, wypatrzeć kogoś, kto ma talent? Tak, mam już talenty. Mamy talenty, które mamy pod sobą i obserwujemy. Każdy Otylia Swim Tour, no, przez 3 lata 2,5 tysiąca dzieci. Niesamowite jest to, że jednak oko byłej pływaczki, ale także mistrzyni olimpijskiej pozwala, że widzę po kilku minutach, po tych dwóch godzinach pracy dziecka, widzę jak ono się, czy ma talent, czy będzie się po czym rozwijało. To w basenie widać? Po położeniu na wodzie, po lekkości pływania, po pociągnięciu, to wszystko oczywiście można potem dopracować przez lata i my to dopracowujemy, ale cieszę się, że mamy talenty. Mamy naprawdę bardzo duże talenty, którymi będziemy mogli pracować. Szukam dziewczynek, bo z dziewczynkami jest troszeczkę gorzej. Faceci nie chcą? Myślę, nie, właśnie chłopcy chcą, ale dziewczyny jakoś na tym etapie właśnie gimnazjum, liceum, nie wiem, czy ta komunikacja z dorosłym, z trenerem się zmniejsza,
czy po prostu jest dużo więcej innej aktywności fizycznej, ale myślę, że niejedną mistrzynię jeszcze znajdziemy i będziemy ją pielęgnować, żebym mogła kiedyś ten tytuł mistrzyni olimpijskiej przekazać w polskim pływaniu. Nie, bo jak patrzę po Justynie Kowalczyk na przykład, która dzisiaj ze swoim trenerem nagle trenuje dziewczyny. Ostatnio gdzieś w autobusie słyszałem, kiedy ta informacja się pojawiła, wiesz, ekspertów, jak to w Polsce, nie? 38 milionów pływaków albo biegaczy narciarskich. Nie, co nam może? Wiele osób tak miało, że jak pływasz, jesteś zawodnikiem, w życiu nie będziesz dobrym trenerem. Jest trochę w tym prawdy, bo bardzo często się powtarza, że spełniony zawodnik nie będzie dobrym trenerem. Niespełniony do końca zawodnik jest doskonałym trenerem. Są wyjątki, więc nie można do tego się jakby całkowicie dostosowywać. Natomiast ja uważam, że akurat ta droga jest bardzo dobra. Tak samo jak droga, którą wybrał Polski Związek Narciarski, biorąc Adama Małysza. I Adam, który zna doskonale sport, który ma autorytet wśród zawodników, który dodaje im powera, który jest rozpoznawalny. Czasem też mam wrażenie, rozbraja emocje, które się, wiesz, gdzieś kumulują takie złe, bo coś nie idzie komuś i tak dalej. Ja myślę, że Justyna może być tym samym, tą samą osobą, co Adam jest w Polskim Związku Narciarskim w skolkach. I ja trochę żałuję, że u nas w pływaniu nikt nie chciał tego wykorzystać, ale robię swoje rzeczy i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się z kolejnej mistrzyni. Bardzo dziękuję mistrzyni za spotkanie. Dziękuję. I spacer. Otylia Jędrzejczak, Wonet Rada. Spokojnego dnia. Cześć, ukłony. Dziękuję bardzo.